Furioza to jest projekt, na jaki czekałem właściwie chyba całe moje aktorskie życie. Rewelacyjny scenariusz, mocna historia. Jesteśmy już w połowie zdjęć i to będzie kawał mocnego kina. Gram lekarza, który jest w strukturach kiboli. To wszystko jest jeszcze tutaj wątek przestępczości zorganizowanej i oczywiście wielka miłość, bardzo trudna miłość, właściwie niemożliwa miłość, ale jest. Takie jest życie, czasami okrutne, że łączy dwie osoby, które są z dwóch biegunów. Tak jest w tym filmie. Film w kinach, mam nadzieję, że będzie już w listopadzie. No i po tym, co zrobiliśmy, no, wygląda to super. No, oby tak było dalej i oby efekt finalny rzeczywiście był taki, jak to sobie wyobrażam. Każdy szuka jakiejś takiej wyrazistości w swojej postaci, ale mamy reżysera, który potrafi to wszystko połączyć, scalić i powstaje coś bardzo wyjątkowego. Cyprian Olencki, reżyser filmu Furioza, naprawdę świetny gość. To jest wielkie wyzwanie, taki film. To są bardzo trudne sceny. Mieliśmy na przykład taką scenę, że taką wielką bijatykę, w której brało udział bardzo wiele osób. To jest trudne do zrobienia. No i przygotowania, to przepraszam, że ci wejdę słowo, przygotowania do filmu też wyjątkowe, bo podejrzewam godziny na siłowni spędzone. Oczywiście, no ja do filmu Furioza przygotowuję się od początku lutego i miałem sztuki walk, dużo zajęć rzeczywiście takich siłowych treningów, żeby się wzmocnić. Włosy to jest tylko mały element tej metamorfozy i tego, co zrobiłem dla tej postaci, bo jest to niezwykła postać, która przechodzi wielką przemianę w trakcie filmu, która ma przed sobą różne trudne wyzwania i decyzje do podjęcia. Czad, bardzo, bardzo jestem podekscytowany pracą na planie filmu Furioza.